Czy Polakom potrzebna jest nienawiść? Czy można na tym świecie przetrwać bez nienawiści? Wreszcie, czy Bóg pozwala nienawidzieć? Nie są to tylko filozoficzne pytania. Od właściwej na nie odpowiedzi zależy przyszłość ludzkiej cywilizacji, a Polski w szczególności. Wrogowie ludzkości wypaczyli przekaz biblijnego przesłania Jezusa stanowiącego fundament cywilizacji i pod przykrywką cytatów z Pisma Świętego nasączyli współczesny świat antybożą propagandą. Cóż dzisiaj znaczą nakazy nie zabijaj, zło dobrem zwyciężaj, miłuj bliźniego swego, nie sądźcie? Gdy rozważymy ich dzisiejsze konnotacje i zestawimy je z zamiarem Bożego autora, ze zgrozą odkryjemy przewrotną, diabelską propagandę. Nie zabijaj. Oszukano nas, że Bóg jest przeciwnikiem kary śmierci dla morderców, podczas gdy to On sam ją ustanowił. Oto fragment pierwszej księgi Biblii. A od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. 1 Mojżeszowa 9, 5-6. Kara śmierci dla morderców to Boży straszak stojący na straży moralności społeczeństw. Tak przynajmniej pokazał to apostoł Paweł w liście do Rzymian 13 rozdział wersety 3-4. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz złe, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Zlikwidowanie kary śmierci otworzyło drogę do zalewu przestępczości i burzenia porządku moralnego świata zachodniego. Zło dobrem zwyciężaj, miłuj bliźniego swego, nie sądźcie. Tu z kolei dokonano sprytnego pomieszania porządku indywidualnego z porządkiem państwowym. W życiu osobistym chrześcijanin ma się kierować miłością bliźniego, szukać jego największego dobra. Ale jak ma to robić państwo w stosunku z innymi państwami? Jak na przykład rząd polski ma miłować rząd rosyjski? Czy w odpowiedzi na rozmieszczenie w Kaliningradzie rakiet Iskander ma wprowadzić ruch bezwizowy dla Rosjan? Powyższe nakazy stosują się do indywidualnych relacji uczniów Jezusa ze swymi bliźnimi i mają ograniczony zakres, który sprytni propagandyści nadmiernie rozszerzają. Przykładowo, nakaz nie sądźcie oznacza niewydawanie wyroków na innych ludzi w zakresie, który jest przynależny jedynie Bogu, np. wiecznego potępienia. Absolutnie nie oznacza rezygnacji z osądów moralnych cudzych czynów i nie zachęca do ich relatywizacji. Sam Jezus wzywa: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 24 werset. Pod pozorem fałszywie pojętej miłości bliźniego i miłosierdzia dokonano w świecie zachodnim masowego prania mózgów nową ideologią relatywizmu i braku odpowiedzialności. Wmówiono nam, że nienawiść jest zła pod każdą postacią. Problem w tym, że człowiek pozbawiony nienawiści nie potrafi też kochać. Staje się zobojętniałym, niepewnym w swych przekonaniach obiektem manipulacji kapłanów postępu, uzbrojonych we wszechpotężne mass media. Miłość idzie w nierozerwalnej parze z nienawiścią. Gdy coś prawdziwie kochamy, jednocześnie nienawidzimy zaprzeczenia tego. Jezus tak to zilustrował. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mateusz 6 rozdział 24 werset. Podobne myśli widzimy także w Psalmie 119 werset 163. Nienawidzę i wstręt czuję do kłamstwa, a prawo Twoje miłuję. I Rzymian 12:9. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Powyższe obserwacje prowadzą nas do zaskakującego wniosku. Współczesna walka z wszelką nienawiścią ma tak naprawdę na celu zniszczenie miłości do dobra. By mieć rozeznanie w tej duchowej walce, potrzebna jest jasność w kwestii nienawiści, tej złej i tej dobrej. Najprościej można powiedzieć, że powinniśmy nienawidzieć tego, czego nienawidzi Bóg i analogicznie kochać to samo, co On. Oto przykładowa lista nienawiści Boga. Oczywiście zachęcam też do dalszego, samodzielnego zgłębiania Biblii pod tym kątem. Oto przykładowe fragmenty. Księga Przysłów 8:13. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Izajasz 61:8. Bo ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa. Księga Zachariasza 8:17. Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Księga Objawienia 2:6. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Psalm 115:5. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Przypowieści 6:16-19. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. List do Hebrajczyków 1:8-9. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. By chrześcijanie byli użyteczni dla Boga i skuteczni w walce o wartości, muszą kochać Boga i Jego wolę oraz nienawidzić zła. W przeciwnym razie staną się letni, zdziecinniali, do niczego nieprzydatni. Mając więc ogłupione, bezideowe społeczeństwo infantylnych chrześcijan, wystarczy przygotować zastępy nowych barbarzyńców, którzy zniszczą naszą cywilizację. Ten proces już trwa. Gdy lewacka propaganda kastruje nas z wartościowej nienawiści do zła i jego przejawów, jednocześnie sączy nam subtelnie nienawiść do tego, co dobre. Przykładowo w Polsce udało się jej wzbudzić w nas litość do ubeków i kapusiów, a wpoić nam pogardę wobec zwolenników lustracji czy dekomunizacji. Jaruzelski cieszy się sympatią większości społeczeństwa, a Lech Kaczyński był znienawidzony. To samo w sobie jest ewenementem. Jak bezwolnym obiektem obróbki mentalnej staliśmy się, że agenta okupacyjnego mocarstwa, sprawcę śmierci setek Polaków, obdarzamy sympatią, a nienawidzimy pierwszego prezydenta, który starał się budować wolną Polskę i przywracać właściwą miarę wartościom. Co więcej, tragiczna śmierć Lecha Kaczyńskiego nie zahamowała tego procesu. Wybory prezydenckie wygrało stronnictwo przynajmniej moralnie odpowiedzialne za jego śmierć, a pod krzyżem na krakowskim przedmieściu media urządzały seanse nienawiści do tego, co Polacy przez wieki kochali. 11 listopada zeszłego roku Gazeta Wyborcza na młodych patriotów napuściła antyfaszystów, gotowych zastąpić nienawiść słowną rewolucyjnym czynem. Co będzie kolejnym krokiem? pewną nadzieję daje ostatnia próba zakłócenia patriotycznego wiecu na 10 marca przez bojówki postępu spod baru naprzeciwko Pałacu Namiestnikowskiego. Pomimo nagłośnienia sprawy, na wezwanie partii stawiło się tylko kilkanaście osób. Pokazuje to, że na 10 kwietnia nie wystarczy już spontaniczny zryw przez internet. Jeśli partia zechce naprawdę się wykazać, musi sięgnąć po wypróbowane rezerwy kadrowe. Akurat czas jest odpowiedni, bo u starych towarzyszy z UB narasta gniew za zmniejszenie emerytur.